Cześćko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy testować napoje Mentosa z dodatkiem kokosowych żelków. Kochani, a teraz szybko wbijajcie suba, dzwoneczek i klikajcie łapkę w górę, by być na bieżąco z każdym odcinkiem. A przede wszystkim tymi łapkami i subikami pomożecie rozkręcić mój kanał i będę mogła dostarczać wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc dzięki. No to lecimy z testowaniem. Do przetestowania mamy aż 3 rodzaje napojów Mentos i mamy tutaj różowy napój o smaku wieloowocowym, niebieski o smaku cytryny i mięty oraz zielony o smaku jabłkowym. I to, co jest kluczowe, to to, co sam napis na puszeczce mówi: With jelly bites shake it. Czyli mamy tutaj napoje z kawałkami galaretki. No mega! I są to kawałeczki galaretki z kokosa. No, nie no, mega. Ja myślałam, że będzie to po prostu napój Mentos gazowany i tyle. I będzie może delikatnie tu miętowy, tym się będzie to wyróżniało. A nie dość, że on nie jest gazowany, i co jest super, mamy zwykły napój w puszce, to jeszcze ma kawałki galaretki. No, nie no, to jest totalne combo. Wystarczy tylko, żeby to było dobre w smaku. To będzie już to napój na miarę mistrzostwa. Co do szaty graficznej, to jest bardzo orzeźwiająca, no i w sumie wystrzałowa, tak jak sam Mentos. Puszeczki możecie dostać w Carrefourze za 5,99, więc myślę, że spoko cena, jak na spróbowanie tak wystrzelonego napoju. No bo wiecie, to jest napój niegazowany w puszce z Mentosa z kawałkami galaretki. Wow, troszkę tak jak bubble tea. Ale słuchajcie, tak jak mówiłam, tylko i wyłącznie tego wszystkiego brakuje nam dobrego smaku, więc nie zwlekajmy, zabierajmy się za testowanie. I jako pierwszy napój przetestujemy różowy miks owocowy. No to otwieramy. Okej, nim spojrzę, to powiem wam, że jestem mega ciekawa, czy te napojki mają też różne kolory. Dobra. No, bardzo podobnie pachnie jak Popping Cookin. Czyli tak żelkowo, owocowo. Tak. No dosłownie, jak bubble tea, które robiliśmy w Popping Cookin. Mega. Dobra, słuchajcie, w takim razie testujemy wasze zdrówko. O mało. Słuchajcie, tu jest napisane, żeby to wstrząsnąć. Zapomniałam o tym totalnie. Natomiast te owoce są przy samym wieczku. One dosłownie wpłynęły mi do buzi. Pierwsze co, to poczułam te owoce i się wystraszyłam. Tak się wystraszyłem, że hej. A dopiero później wleciał napój. A żeby łatwiej wam to zobrazować, to przelejemy napój do kubeczka. No dobra, też jest trochę tak mdławo. No ale dobra, póki pływają. Okej, one wychodzą na górę. Spójrzcie. Więc tak jak widzieliście, jest na maksa dużo galaretki. I co jest świetne, że ta galaretka nie opada. Więc nie mamy tej całej galaretki, czyli czegoś najlepszego w napoju. Następnie puszki. Tylko pływa nam to na powierzchni. I z każdym łykiem możemy cieszyć się przepyszną galaretką. Więc jest to mega świetne. I w przeciwieństwie do bubble tea, gdy wypijemy całą herbatę i zostaje nam połowa galaretek albo kulek, i musimy później to wybierać słomką i się męczyć. I finalnie tego i tak nie zjemy. No a tutaj wszystko mamy razem, więc mega. A to, że się unoszą, to zawdzięczamy temu, że są malutkie. Co do smaku, spośród wielu owoców najbardziej wyczuwam malinę i cytrynę. Jest to zbliżone do rozwodnionej galaretki, więc może jeżeli kiedyś wam się roztopiła galaretka i zdarzyło wam się ją, nie wiem, wypić, no to właśnie tak ten napój dla mnie smakuje. W tym napoju najbardziej podobają mi się galaretki. Na razie smakiem mnie nie powaliło. No ale słuchajcie, lecimy z kolejnymi napojami i mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze. I jako drugi napój przetestujemy zielony o smaku jabłuszka. No to otwieramy. I w zapachu wyczuwam taką bazę landrynkową, która została użyta również w napoju różowym i pewnie to samo będzie w napoju niebieskim. Czyli to jest taka baza rozpuszczonej galaretki, landrynkowa. No właśnie ta baza mi przeszkadza, bo ona jest troszeczkę taka nawet mdła. Natomiast sprawdźmy, w ilu procentach wyczuję jabłuszko, bo w zapachu rzeczywiście się przebija. Słuchajcie, więc testujemy wasze zdrówko. Wow, galaretki od razu po prostu wpływają do buzi. Co do smaku? No słuchajcie, nie będę owijała w bawełnę. Zadowolenie ze smaku wraz z testowanym napojem mi spada. Coraz bardziej wyczuwam takie nawet i lekarstwo, taki trochę syrop dla dzieci. Jabłuszko, no to powiem wam, że tak średnio się przebija. No teraz to już w ogóle jabłuszka nie czuję. Natomiast wydaje mi się, że przy pierwszym węchu było ono bardziej wyczuwalne właśnie w zapachu niż już w smaku. Teraz to po prostu jest to dla mnie rozpuszczona galaretka, taki lek w smaku. No dobra, słuchajcie, okej, smak mamy omówiony, ale sprawdźmy, jak sam napój wygląda, więc przelejmy go do szklanki. Okej, na maksa dużo pływa nam galaretek, więc to jest zarąbiste, duży plusik. No, kolor niestety nie jest zielony, no ale dobra. Najważniejszy oczywiście jest smak, który niestety nie powala na kolana. Ale zostańmy przy tych galaretkach, które są świetne, mega urozmaicenie. Nie psujmy sobie odcinka. I jako trzeci i już ostatni napój przetestujemy niebieski o smaku cytryny oraz mięty. No to otwieramy. Okej, tutaj od razu uderza mięta.
taka mięta. Nie chłodna, nie jakaś mega mocna, ale delikatna mięta. Cytrynę również wyczułam, ale w pierwszej kolejności uderzyła mięta. Słuchajcie, ten napój jest niebieski jak klasyczny mentos i również tutaj mamy miętę, więc chyba ten napój najbardziej nawiązuje do mentosa i mam nadzieję, że w smaku będzie również miętowy i bardzo dobry taki jak mentos. Słuchajcie, w takim razie nie zwlekajmy, tylko testujemy wasze zdrówko. Ten napój zasługuje na miano bycia napojem mentosa. Tamte, powiem wam, że troszeczkę to jest pomyłka. Natomiast ten zdecydowanie, on jest naprawdę dobry. To jest no lemoniada. Delikatnie miętowa, orzeźwiająca, cytrynowa. Wszystko jest tak delikatne, ale jednocześnie i wyczuwalne. I jest i kwasek, i mięta, i słodycz. Więc super, wszystko jest zrównoważone i mega się komponuje. No, powiem wam, że jestem totalnie w szoku. Słuchajcie, najważniejszą rzecz mamy zaliczoną, czyli smak. Ale sprawdźmy teraz kolorek. Czy również jest niebieski? Czy może taki biało-przeźroczystą mdławy? Jest żółty jak lemoniada! Mega! Wow! No galaretki też pływają, niczego sobie, ale powiem wam, że co do smaku, petarda. No i zresztą wygląda tak jak lemoniada i tak też smakuje. Kochani, teraz zrobimy taką szybką, prawie że oczywistą rzecz, a mianowicie ustawimy smaki napojów od najsłabszego po najlepszy. Więc słuchajcie, trzecie miejsce zajmuje zielony napój o smaku jabłuszka. Drugie miejsce zajmuje różowy napój o smaku wieloowocowym. I oczywiście pierwsze miejsce zajmuje niebieski napój o smaku cytryny oraz mięty. Powiem wam, że tego napoju się najbardziej obawiałam, ponieważ napój miętowy, no to tak... Ale okazuje się, że jest najlepszy, smakuje mega jak lemoniada i naprawdę tutaj można wyczuć mentosa. Mega nam się trafiło na sam koniec odcinka. Taki surprise. Mega świetny napój, który totalnie nie pasuje do poprzednich i nie ma tej swojej dziwnej, takiej lekowatej bazy. Świetny. Świetny napój. Ten mogę polecić. Kochani, a jeśli wy testowaliście już te napoje, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak wam smakowały. Z chęcią poczytam. Jestem mega ciekawa. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Jeżeli chcecie mieć wpływ na moje odcinki i brać udział w ankietach, to również zajrzyjcie. No i oczywiście możecie dowiedzieć się o czymś przedpremierowo, więc warto zaglądać. Słuchajcie, kochani, w takim razie do zobaczenia na Instagramie i w kolejnym odcinku. Piąteczka!